Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. A dzisiaj krótka wideo recenzja dosyć ciekawego smartfonu. Tak, ciekawego, chociaż to jest iPhone, ale to jest iPhone Power. Ta nazwa jest tutaj nie bez powodu. Ale nim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się najpierw zestawowi, jaki utrzymujemy z telefonem, samemu smartfonowi, jego konstrukcji, budowie, specyfikacji, no a potem dopiero opowiem Wam, jak ten telefon się sprawuje. Zapraszam serdecznie. Zerknijmy zatem, co kryje to dość estetyczne i zgrabne opakowanie zawierające iPhone'a Power. No oczywiście telefon, to wiadomo. Pod nim mamy trzy takie oto przegródki. Zajrzymy może do pierwszej. Tu spodziewamy się, oczywiście tak jak się spodziewamy, makulaturki, czyli instrukcji. No nawet taka dosyć obszerna. Jest tu też karta gwarancyjna i folia ochronna na ekran. A co kryją pozostałe dwie przegródki? Z pierwszej, tej większej, wyjąłem 2-amperowy zasilacz USB. Nawet stosunkowo niewielki. Oczywiście przewód USB. Telefon ma gniazdo micro USB, więc nie będzie problemu z doborem zastępczego. No i przejściówkę, bo tak jak powiedziałem, z tego telefonu możemy doładowywać inne urządzenia i do tego właśnie posłuży nam ta przejściówka. Z micro USB na pełne gniazdo USB, jak widzimy. No warto o niej nie zapomnieć i warto jej nie zgubić. A co kryje najmniejsze pudełko? Nadruk od razu pokazuje, że słuchawki. Proste, dokanałowe słuchawki, ale są to słuchawki zdecydowanie lepsze niż ostatnio iPhone dodawał do nawet droższych smartfonów. A tutaj, no, tak trochę swoim zwyczajem iPhone do tańszego telefonu dał całkiem przyzwoite słuchawki. Ja już znam ten model słuchawek, one grają powiedzmy w dość akceptowalny sposób. Nie są najgorsze, nie są rewelacyjne, są takie powiedzmy średnie, ale zdecydowanie są lepsze niż te takie twarde, sztywne pchełki, które czasem iPhone dokłada do swoich telefonów. Także chyba można powiedzmy pochwalić nawet tutaj w tym miejscu go. No to jeszcze zerknijmy szybko na specyfikację. Szczegółowo znajdziecie w linku pod filmem, a tą mniej szczegółową mamy nadrukowaną na opakowaniu. iPhone Power ma 5-calowy ekran HD IPS, 13-megapikselowy aparat tylny z autofokusem i lampką LED, 5-megowy aparat przedni z fokusem na stałe i również z lampą LED. To się rzadko zdarza, a jednak tutaj to mamy. Dual SIM, system Android 7.0, 4-rdzeniowy procesor MediaTek 6737 i niestety tylko gigabajt RAM. Pamięci wbudowanej jest niestety znów tylko 8 GB. Na szczęście jest też gniazdko na kartę microSD. Poniżej widzimy obsługiwane zakresy pasm. Oczywiście poszczegóły znów odsyłam na mgsm.pl. No i pora na najważniejszy atut tego telefonu, mianowicie akumulator o pojemności aż 5000 mAh z szybkim ładowaniem i z funkcją powerbanku. Zerknijmy zatem na obudowę iPhone'a Power. Może na początek rozmieszczenie poszczególnych elementów. Prawy bok to klawisze włącznika i głośności. Moim zdaniem położone w rozsądnym miejscu, oddzielone od siebie, nie ma na co narzekać. Dół telefonu zajmują symetrycznie rozłożone otworki, sugerujące obecność dwóch głośników. Ale głośnik jest tylko jeden, a pozostałe otworki to tylko dla zachowania symetrycznego wyglądu. Pomiędzy nimi port micro USB, standardowy. Lewy bok jest zupełnie gładki, nic tutaj nie mamy. Natomiast na górze znalazło się samotne wyjście słuchawkowe mini jack. No i tu widzimy przy okazji, że obiektyw aparatu, a w zasadzie jego oprawka, nieco nieznacznie wystaje poza obrys tylnej ścianki.
Front wykończono modnym obecnie szkiełkiem wypukłym 2,5D, które fajnie maskuje obramowanie ekranu, chociaż tu widzimy dość szeroki margines na dole i u góry. Na szczęście ten margines nie został zmarnowany, bo trafiły tutaj przyciski do obsługi systemu z czytelnymi piktogramami, ale obawiam się, że są niepodświetlane. Ekran oczywiście jest wolny, przycisków nie będzie na ekranie i będą zajmowały jego roboczej powierzchni, a nad ekranem oczywiście aparat fotograficzny, towarzysząca mu diodka, głośnik, no i czujniki. Tył pokryto już tworzywem, ale tworzywem bardzo przyjemnym w dotyku, matowo-czarnym. Ta powierzchnia bardzo fajnie przylega do dłoni i sprawia, że trzymamy telefon dosyć pewnie. Telefon nie ma tendencji do jeżdżenia po stole, nie ma tendencji do uciekania z ręki, a to ważne. I co równie ważne, ten plastik nie zbiera zbyt mocno odcisków, śladów palców, a jeżeli już zbierze, to dość łatwo go wyczyścić. No jak widzimy, tył skromnie ozdobiony, jest tylko nazwa modelu, delikatny logotyp producenta, no i powiedzmy największa ozdoba, obramowanie tylnego aparatu i towarzyszącej mu diodki LED, które niestety trochę wystaje poza obrys obudowy. I my jeszcze do środka obudowy, bo tu jest dość ciekawie. Rzadko spotykane rozwiązanie tutaj mamy. Tył zdejmujemy jak kapsel. Jest mocowany na szereg zatrzasków. No ta płytka jest dosyć wiotka, ale w sumie dzięki temu, że ma wiele punktów mocowania, ona nie trzeszczy i nie lata. No i widzimy dużą baterię, ale co ciekawe, ona jest, słuchajcie, niewymienna. Nie daje się wyjąć. Ona tu jest zamontowana na stałe. No a powyżej mamy dwa gniazdka. No i pomimo tego, że obudowa jest zdejmowana, nie ma tu żadnej szufladki, to dual SIM jest mimo wszystko hybrydowy. Bo tutaj mamy normalne gniazdo na SIM, a tu mamy gniazdo albo na kartę pamięci, albo na SIM. Tutaj jest wytłoczone, jak poszczególne karty wkładać, więc nie będzie problemu z ich montażem i instalacją. No i również nie powinno być problemów z ponownym złożeniem urządzenia. Wszystkie zatrzaski ładnie łapią obudowę na swoje miejsce. No i to się, o, tu jeszcze jeden, no i to się wszystko ładnie, fajnie trzyma. Całość jest przyzwoicie zmontowana, tutaj nic nie trzeszczy, obudowa jest sztywna, także mam nadzieję, że będzie również i dosyć trwała, szczególnie, że tył nie zapowiada się na zbyt podatne na zarysowania, a naprzód w komplecie dostajemy folię ochronną. To jeszcze może szybki rzut oka na interfejs. Interfejs bez niespodzianek, w zasadzie czysta postać Androida 7.0 bez jakichś dodatkowych nakładek, modyfikacji. Tu jedyne co może się zmienić, to odrobinę grafika. Oczywiście tu widzimy tapetkę dedykowaną, ale sam skład systemu, sam skład interfejsu jest w zasadzie goły, czysty. Zobaczmy. Jedynym dodatkiem od producenta jest aplikacja MyPhone i to jest wszystko. I no, chyba to trzeba pochwalić. Producent nie zaśmiecił oprogramowania, nie zaśmiecił systemu, no a przede wszystkim nie zaśmiecił pamięci, bo pamiętajmy, tej nie ma zbyt wiele. A dokładnie ile jest na start? Już patrzymy. ...3,93 zajęte z 8 GB. Czyli trochę mało. Cóż, jesteśmy skazani na korzystanie z karty microSD, więc nie jest to telefon dla zbyt zaawansowanego użytkownika, który korzysta z wielu aplikacji, robi wiele zdjęć, przechowuje w smartfonie wiele muzyki itd., itd. No tu pięta Achillesowa moim zdaniem jest jasna. No, pamięć, po prostu pamięć. Mało i RAMu mało i pamięci na dane również mało. Trochę by się przydało więcej. Dla porządku przejrzyjmy jeszcze resztę interfejsu. Tu praktycznie nie widzę żadnych niespodzianek. Pojawiła się jedynie opcja DuraSpeed, czyli przyspieszone pobieranie większych plików. I to chyba wszystko, co tutaj nam producent dorzucił. Powiadomienia i skróty również w standardowej postaci. Tutaj żadne niespodzianki na nas nie czekają. Możemy oczywiście skróciki edytować, ale też nie widzę tutaj żadnych ponadstandardowych. No to już chyba najwyższy czas, abyście dowiedzieli się, jakie są moje wrażenia związane z tym smartfonem. Zacznijmy od obudowy. Budowa trwała, solidna, dobrze wyglądająca. Telefon wydaje mi się, że wygląda na nieco droższy niż faktycznie jest.
Po prostu dobrze się prezentuje. Obudowa nieźle znosi trudy codziennego użytkowania, chociaż tu dodałbym, że warto skorzystać z folii ochronnej na ekran, bo nie mamy tutaj do czynienia z żadnym super twardym szkiełkiem. Tutaj tą szybkę daje się zarysować i nawet nie trzeba specjalnie się mocno przykładać, wystarczy włożyć telefon z kluczami do kieszeni i gotowe. Jeżeli chodzi o interfejs, nie mam żadnych zastrzeżeń, bo interfejs w zasadzie mamy tutaj czysty. Producent przestał zaśmiecać swoje smartfony zbędnymi aplikacjami i bardzo to pochwalam i tutaj strasznie się cieszę, że ktoś w iPhone'ie poszedł po rozum do głowy i przestał robić to, co robiono dotychczas. Minusem tego telefonu zdecydowanie największym jest pamięć i to nie tyle operacyjna, chociaż tej też powinno być więcej, ale przede wszystkim ta pamięć na dane. Jej jest tu zwyczajnie zbyt mało. Mamy 8 giga nominalnie, z czego sporą część zabiera system. Efekt jest taki, że w zasadzie zainstalowanie podstawowego pakietu aplikacji załatwia sprawę pamięci na dobre. A aktualizacje? A multimedia? No gdzie? Wszystko na kartę pamięci. Na szczęście chociażby aktualizacja jest możliwa z wykorzystaniem właśnie karty pamięci jako takiego dodatkowego, tymczasowego nośnika, więc powiedzmy, że daje radę, aczkolwiek 16 byłoby tak w sam raz. No, nie jest to telefon z najniższej półki cenowej, a jednak pamięć jest tylko 8 giga. Wspomniałem też o ramie. No też nie za dużo. Jest gigabajt. Procesor też taki raczej niewysilony. No to nie jest demon prędkości. To nie jest najszybszy telefon, nawet w swoim segmencie, nawet na tle swoich konkurentów bezpośrednich. No nie jest dobrze. Tragicznie nie jest, ale do powiedzmy tego, żebym się zachwycał i żebym w ciemno polecał ten smartfon, to trochę brakuje. Na pewno da sobie radę z podstawowymi aplikacjami, z nawigacją, z menedżerem plików, z jakimiś powiedzmy prostymi edytorkami tekstu, z komunikacją wszelkiej maści przez komunikatory. Udźwignie Facebooka, chociaż tu polecałbym wersję Lite. Udźwignie pozostałe społecznościówki. Ale no, nie jest to telefon zdecydowanie do grania. Nie liczcie też na jakąś super szybką pracę, na super szybkie otwieranie czy przełączanie się między aplikacjami. Tego tutaj nie będzie niestety. A przy tej cenie to powiem Wam szczerze, że już bym trochę tego oczekiwał. Może nie jakiejś kurczę rewelacji, ale no mogłoby być lepiej. A to jest poziom telefonów o półkę jeszcze niższych, czyli tych takich mocno low-endowych. Niestety. No przykro mi to mówić, ale to połączenie, coś tutaj nie zagrało, prawdę mówiąc, chociaż telefon ma jeden ogromny atut i niepodważalny. Gracze zadowoleni na pewno nie będą, ale telefon ucieszy kogoś innego. Kogoś, dla kogo najważniejszy jest czas działania przy zachowaniu, powiedzmy, minimum smartfonowości. Tutaj mamy akumulator o pojemności aż 5000 mAh. A telefon wcale nie wygląda jak cegła i nie jest jakoś strasznie ciężki. No nie jest najlżejszy, znam lżejsze telefony o tym rozmiarze, ale ciężki też nie jest. No i zobaczcie, jest całkiem smukły. Nie jest grubas. Nie jest to pewnie najsmuklejszy telefon na rynku, ale 5000 mAh w takim ciałku dla mnie spoko. A co jeszcze ważniejsze, ten telefon może poratować inny telefon. Wystarczy zwykła przejściówka pod USB, czyli tak zwane OTG. Nie dość, że sobie możemy tutaj podłączyć pamięć, to jeszcze możemy z tego telefonu naładować inny telefon. No i teraz co? Ha, no właśnie. Teraz wystarczy podłączyć, nie wiem, iPhone'a, S8, cokolwiek Wam padło do tego iPhone'a prostego, no niewysokiej wydajności, z malutką pamięcią, a on uratuje ten wypasiony super smartfon, ładując go. I spróbowałem. I wiecie, co najlepsze jest to, że taki wypasiony smartfon, to z tego iPhone'a można doładować spokojnie do pełna. I jeszcze iPhone będzie działał, jeszcze mu zostanie jakaś energia, spokojnie do wieczora dożyje. Dobre, nie? A jeżeli chodzi o czas działania tego samego telefonu pojedynczo, samodzielnie, no to tak zależy od scenariusza użytkowania. Ja tutaj co prawda nie przewiduję scenariusza bardzo mocnego, zaawansowanego hard usera. Tu raczej będzie telefon
do dzwonienia, do zajrzenia w społeczności, do odebrania maila, ewentualnie do nawigacji. I w takim scenariuszu 3 dni murowane. Jeżeli nie przesadzicie, jeżeli będziecie używali telefonu praktycznie tylko do dzwonienia, on jest w stanie autentycznie pracować 5 dni. Także nie ma lipy, jak mawia znany kulturysta, jest naprawdę dobrze. I bateria to podstawowy atut tego telefonu. Tak naprawdę iPhone Power jest po prostu baterią z dołożonym smartfonem. Mega. To mi się podoba. Ale no niestety, pewne rzeczy tutaj nie podobają mi się. Cóż, tak pół na pół. Bo popatrzcie, z jednej strony mamy super baterię, a z drugiej taką sobie wydajność, taki sobie zwyczajny, niewyróżniający się wyświetlacz. Taką sobie fajną, ale też nie jakoś przesadnie elegancką obudowę. Wszystko takie jest sobie średnie, no a ta bateria wymiata. I to jest właśnie smartfon dla kogoś, komu zależy przede wszystkim na baterii. No i tyle, no w zasadzie to mógłbym już w tym momencie skończyć, ale muszę Wam jeszcze o paru rzeczach powiedzieć. Jeśli nadal interesuje Was ten telefon, no to jeszcze parę słów o aparatach. 13 z diodką z tyłu, 5 również z diodką z przodu. Zdjęcia, powiedzmy, że całkiem jak na ten segment cenowy. Ciężko tu na cokolwiek narzekać, ciężko tu cokolwiek też pochwalić. Od po prostu przyzwoity średni poziom. I tak bym to chyba podsumował. Jeżeli chodzi o wideo, podobnie, no brakuje stabilizacji, brakuje wielu rzeczy, ale to też pamiętajmy, że nie jest to telefon powiedzmy średniej czy wyższej klasy. To jest raczej low-endzik i na tym tle aparaty są zupełnie w porządku. Wyświetlacz, no ja tak wcześniej powiedziałem, że on jest taki sobie, no co, no po prostu HD, no i wszystko. Tu wiele nie ma się nad czym rozwodzić. Dosyć przyzwoite czytelności, dosyć wystarczająca ostrość, no nic wielkiego, od po prostu wyświetlacz, który robi swoje, a panel dotykowy pracuje całkiem nieźle, tylko jak zauważyliście już zapewne, no szybka niestety trochę się brudzi. Ile za tą przyjemność trzeba zapłacić? 500 zł bez złotówki, 499. No i teraz pozostaje pytanie, czy go Wam polecam, czy nie? Polecam go użytkownikom, którym przede wszystkim zależy na baterii, na jej pojemności, na szybkim ładowaniu, bo o tym chyba zapomniałem Wam powiedzieć, a mamy tutaj to w tym iPhone'ie. Na możliwości doładowania innych smartfonów za pomocą tego przez port micro USB. Jeżeli chodzi o miłośników fotografii, muzyki, oglądaczy, no to cóż, ekran w normie, przeciętny, aparaty przeciętne w normie. No, gracze będą niezadowoleni, bo wydajność jest taka sobie. Niestety kupując ten telefon, od razu musicie kupić kartę pamięci, bo pamięci tutaj jest jak na lekarstwo. A poza tym, no okej, no 500 zł. Jest już jakaś konkurencja, szczególnie mówimy o tej dalekowschodniej. Jest z czego wybierać, no ale tu pamiętajmy, jest ta bateria w smukłym telefonie. No i jeżeli to Was przekonuje, to powinniście być w miarę zadowoleni z tego iPhone'a, ale nie oczekujcie cudów, no chyba, że mówimy o osiągach akumulatora, wtedy możecie oczekiwać. I to już na tyle. Dziękuję za oglądanie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!